Siemaneczko, ja jestem Pepetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie dzisiaj. Jak widzicie, kosimy sobie słonecznik na naszym gospodarstwie. Kosimy słonecznik. Pierwsze w sumie zbiorę takiej uprawy na naszym gospodarstwie, więc co, no bez zbędnego przedłużania idziemy i po prostu, no to, siadamy, by nie było. Siadamy i lecimy. Troszeczkę, no wiecie, na okłosy to przyjechałem ten kawałek. No tak patrzę, że dość nawet to sypie. No zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Więc nie jest tak źle. Poplony ogólnie już posiane. Dosiane w zasadzie. Tylko, że muszę jeszcze kościoły przelać, żeby nie zalegać teraz sztony. Jeszcze tego poplonu. Na ten poplon też rzadki oleistej. No to gdzieś wychodzi mnie 2600 bym się przelać, ale to spokojnie, więc plus będzie zaraz zaregulowane wszystko, więc jest git. Poplony posiane, wszystko ogarnięte, więc mnie to bardzo cieszy. Trochę przydużo tej datki dałem ogólnie tego poplonu, pod poplon tej rzodki oleistej. Tak trochę nie za bardzo, no ale zobaczymy, jak będzie efekt, czy lepiej to przy dużej ilości wysiewu, czy przeciwnie. Dlatego teraz tak patrząc, ja sobie proszę dzisiaj słonecznik. Jeszcze bym tylko pewnie jedną akcję jesienną, tak mi się teoretycznie zdaje, że będziemy sobie tylko jeszcze robić, czekajcie sekundę. Dobra, wracam. I tak, co mi powiedzieć, jeszcze pewnie rzucimy sobie obojniczek i pewnie będzie koniec jesieni, pewnie będziemy się już widzieć na wiosnę, tak, na wiosnę, ewentualnie na zimę, tak mniej więcej będę planował. I co miałem powiedzieć, dzisiaj tak sobie siedziałem przed koszeniem słonecznika, spinałem parę sobie planów, oj tutaj, właśnie na gospodarstwie i tak sobie ściechałem, tak sobie, jak to się mówi, domałem nad wszystkim i stwierdziłem jedną rzecz, którą teoretycznie robię głupotę. Przynajmniej z mojej perspektywy robię głupotę. Czyli, jakby to powiedzieć, nie chowam osadek. Wszystkie jałoszki, wszystkie byczki i nie sprzedaż. Tak sobie myślałem, czy by nie postawić tak na szybko jakiegoś, nie wiem, budynku na moim gospodarstwie, to właśnie do odsadek, do odchowu odsadków właśnie na gospodarstwie, czy nawet kupować sobie odsadki większej ilości już i po prostu mieć to na przełom, powiedzmy na tą przemiankę, tak, na moim gospodarstwie. I tak sobie właśnie stwierdziłem, to właśnie jest moim troszeczkę zgubnym tokiem rozumowania, takiego czegoś tutaj nie posiadam. Nie robię, czyli nie odchowuję sobie jałówek do krów, tak to powiem, jako żeby były krowy, tylko właśnie po prostu sprzedaję. No i tak suma sumarum, sobie tak siedziałem naprawdę dość długo, dzisiaj tak przy kawie, wczoraj nawet wieczorem już tak sobie, ogólnie wieczorem zacząłem tak sobie człowiek niż to wszystko, w głowie zaczęły wszystko filtrować, plusy i minusy tego wszystkiego. No i stwierdziłem, że prawdopodobnie w zimę, nie patrzcie się, że tutaj stoję na zbożu, bo to jest, że to na kieszonkę, więc tu sobie mogę stać spokojnie tutaj na tym i będzie luz. Więc tutaj możecie nie patrzeć na to nawet. Po prostu stoję tam, gdzie mi jest wygodnie, a że jest mi wygodnie na tym zbożu stać, no to tak sobie stoję po prostu. Tak to jest po prostu zmiana. No i tak sobie mówię, zmieniłem. Jak to tak sobie zmienić? No i postanowiłem, że będę raczej stawiał teraz budynek. Tylko nie w tej części gospodarstwa, tylko odsadki będą na drugim części, na drugiej części gospodarstwa, czyli na drugiej, czyli inaczej, na drugim gospodarstwie. Prawdopodobnie. Z tego względu, że tu już troszeczkę brakuje miejsca. Chociaż też nie jest powiedziane, bo są właśnie dwa rozkminy. Czy tutaj tak definitywnie wziąć i postawić tutaj. Tylko mam plan, rozkminę taką, już wam pokazuję w sumie.
gdzie mogłoby to być. Oczywiście chodzi mi bardziej o te zazielenione, tak powiem, części właśnie gospodarstwa. Czyli tutaj, mniej więcej tutaj w tych rejonach, chciałbym to postawić. Tak mniej więcej. No wiadomo, jest to trochę kosztowne, bo jeszcze bym chciał coś tu pokombinować tutaj w tym obiekcie. W obiekcie, kurwa, zapitole. Te części, no to wiadomo, musiałbym trochę tutaj pokombinować, wydać trochę pieniążków na wyrównanie terenu, na to wszystko. No więc stwierdziłem, że chyba będzie to na razie fajnie, te mięciałoszki i odsadki. Więc już dzwoniłem tutaj odnośnie tego, jak to będzie wyglądało, co ja tu chcę zrobić, bo nie chcę tak zrobić. Jak mam tutaj te obory, które mam postawione, czy tutaj, czy na tamtym gospodarstwie jest obora kupna, że jest tam wszystko więziówka i no nie ma możliwości wybiegu. Tu będzie wręcz przeciwnie, tu będzie obora z wybiegiem. Taki jest zamiar. No bo jednak chciałbym trochę komfortu tym jałoszkom młodym prowadzić właśnie, więc czemu by nie? Tak trzeba będzie się porozkiniać i to moim zdaniem jest chyba najlepsza opcja. Potrzeba mi takiego czegoś na gospodarstwie. Mówię, te osadki fajnie, krowy kosztują 6 tysięcy. Tradycznie przy moich zarobkach to nie jest dużo, tak? Ale już mam krowy, które mam wstępnie do odstrzału. To nie jest tak mała ilość. Więc teraz też patrzę racjonalnie, kurwa, osadki 2 lata, już bym mógł sobie komfortowo je tutaj przerzucić. No i tak liczę właśnie oborę postawić na 50 sztuk. Właśnie na osadki, jałówki, nacielone, jeśli wiecie, będę miał już możliwość, no to już po prostu stare sprzedaję, a odsadkowe, tak to powiem, i jałówki będą szły no po prostu na oborę i będą tam utojone. No będą. Więc taki plan. Jeszcze kosztów tego obiektu, przynajmniej w mojej głowie, nie mam tego wyliczone. Nie mam jeszcze tak wyliczone. No, nie mam wyrysu, o, bardziej niż wyliczenia w mojej głowie, jak to będzie wyglądało. Przyjedzie majster odstawiania i będzie mi to doradzał, być może, jak ma to wyglądać. No chciałbym to jak najlepiej, żeby to wyglądało. Czy to tak będzie? Się okaże, no po prostu nie ma co się oszukiwać. Trzeba tu, tak powiem, prowadzić formę jeszcze bardziej zarobkową. Czyli właśnie maskupywać krowy, no to po prostu te krowy swoje odchowie mieć. Bo to jest naprawdę kluczowe w takiej produkcji krów mlecznych. A słonecznika ogólnie, tak teraz zmieniając temat, no nie sypie jakoś wybitnie dużo, no ale tutaj było wapno wymagane, ja tego wapnu tu nie dawałem, bo było za późno już ogólnie, więc to może mieć to na bardzo duże podłoże tego, że tutaj nie było wapno w tej łące, a na szczęście jakiś tam plon będzie, nie wiem, nawet na przyczepa może będzie, może nie będzie, ciężko stwierdzić. Tak jeszcze mam drugą część łąki do, po łące do skoszenia. Jakby to było, nie wiem, no przypuśćmy te dychę, to i tak nieźle. Jak na pierwszy rok, w ramach testów do pielęgnowania. Bo nie oszukujmy się, ja tego słonecznika nie pielęgnowałem. Bo tak miałem taką zasadę, że słonecznik to jest na zasadzie takiej, że zasieję, zbiorę i dziękuję. Żadnych tutaj odżywek nie było dawanych, nie było żadnego obornika chyba. Jak się nie mylę, żadnej gnojowicy, ale tego wapna nie było. Tak można powiedzieć, troszeczkę nawozu pewnie co tam było dane. I to wszystko w temacie, więc tak na pierwszy rok zdaje mi się, że i tak nie tak źle będzie z tym wszystkim słonecznikiem. Słuchajcie, to są testy. Testy słonecznika na gospodarstwie, o Jezu, są, będą, aby nie było tego. Trzeba trochę nowości wprowadzać w moim tutaj gospodarstwie. Czekaj, mam trochę. A, czekajcie, teraz zrobiłem. Mogę sobie chyba trochę wyżej postawić. Od i wydaje mi się, że lepiej. Więc no.
Już tego nie ma. Ale pokaż nie będę. Słuchajcie, podrozmian jest zrealizowany. Wiadomo, teraz będzie tylko goście chciał skupić, no to będzie dobrze, jak nie dotrzemy, to będzie kombinować. I to nawet będzie do spalenia pójdzie. No tak, tak mam cokolwiek już do spalenia. Znaczy w sensie wiecie, do pieca wiecie, o to mi chodziło. Jednak słoneczny też będzie się dobrze palił. Z owsem, jak najbardziej. Bo owiec oczywiście już jest magazynowany w piwnicy, bo już się okres grzewczy, można powiedzieć, się ruszył. Więc znajomy już tam sobie grzeje. Powiedziałem, że sam jeszcze kupiłem mu jako groszek. I on sobie tam spokojnie sobie ogrzewa to wszystko. Ten cały ten pierwszy dom, który byliśmy ogólnie, a piwnicy, jak kończyciek. Dla siebie to rozwinął się i czego tu osiągnął, naprawdę jestem wdzięczny, że już drugą połowkę zapostawiłem, a teraz mogę sobie zatrudnić pracownika, gdzieś znajomego, na którym pracuje u mnie, ma dom i w miarę jeszcze komfortowo się w nim czuję, więc dla mnie to jest jak najbardziej na plus. Zrobiłem trochę ciężko, no bo nie ukrywam, tutaj muszę ogarnąć ogólnie te drzewka, wszystkie w tym polu. Żeby to po prostu wyrównać to wszystko i połączyć, no przełożyć to wszystko po tych drzewach, jakoś to wszystko będzie, oczywiście drzewa się zbanuje, bo pójdzie do pieca, tak to mówi jakoś kolokwialnie, no trochę zabawy będzie znowu miał tutaj w tym piecu, bo ja już mam na klimatyzatorze, wszystko nie mam na pompie ciepła, bo tak sobie stwierdziłem, że jednak ja tego nie chcę, klimatyzator dość spory. Ja to tego nie używam, ale jak najbardziej znajomy tutaj jak pracuje, no będzie mógł sobie komfortowo te drzewko jeszcze dołożyć, znaczy czego w nocy, czy jak tam sobie po prostu życzył, to jego będzie go sprawa. No a tak chcę zrobić, żeby po prostu pracownicy, którzy u mnie pracują, no po prostu mieli to wszystko. No ja już mam ogólnie pracownika, czyli znajomego już mam upłaconego, pensja poszła. I na drugim gospodarstwie tak samo pensja już poszła dla pracownika. Co mam odliczone. No w tym roku nie ma, w tym miesiącu nie ma dużej zarobku na czysto. Będę jak ta pasza też poszła 1000 za paszę. Więc tutaj się nie ma co dziwić. No ale wydajność jest, mleka jest. Więc ja się bardzo się z tego cieszę. Tylko mówię, teraz muszę poszukać krów. No nie muszę zobaczyć ogólnie ile dostanę za te moje krowy. Za to na rzeźni, to powiem. I będę chciał kupić nowe krowy, świeże krowy z lepszą wydajnością, tak? Jeśli mi się uda. Ale wiadomo, ja mam dobrych dostawców iż mego, tak w cudzysłowie oczywiście, bo nas towaru, czyli do krowy mi chodzi. Więc myślę, że będę dobrym tutaj. Dobry wydajnośnikowy, bo do 6000 to jest tak optymalnie, więc bardzo cieszę. No za moje aktualne to nie wiem ile mógł dostać z piątkę, a sobie zobaczymy. Wiem, że któraś część krów jest do wyszału, tak to można powiedzieć. Mamy 4,5, mamy 5,5, 4,5, czyli mam 12 krów na ostrzał, 12, 21 na ostrzał, 23. 25 krów, tak to będzie? 25 krów mam na odstrzał, to można powiedzieć. 25 krów, bo 4,5. No to 1500 na sztukę dokładam i myślę, że nawet będę dzwonił po posiadaniu słonecznika, że taką ewentualność będzie można zrealizować. Jeszcze w tym miesiącu, że po prostu tak wyklawię, bo po prostu już były na autodasce. Kurna, no jest teraz problem z tym wykorzeniem tego słonecznika, bo jest czasem te pierwsze przejazdy nie są jakieś tam cudownym tutaj przeżyciem. To naprawdę jest ciężko. Ogólnie wejdzie, była łąka, już to powiedziałem na początku, więc tutaj też pierwszy raz można powiedzieć, że to kłoszę cokolwiek kombajnem, dlatego tak to jest troszeczkę ciężko. To może na mięsie kombajn pasował, znaczy może mięsie krótszy kombajn. Nad bizonkiem jakoś to kosić, bo wiadomo, to już nie będziemy się stosować. Teraz bizonka chcemy kupować, ale no przydałoby się troszeczkę mniej się tutaj towar właśnie. No że tak mogę, jakoś tam ten kombajn ustawiłem pod ten słonecznik, jakoś tam to sypie,
nie wiem, może jakieś tam będą przepusty, znaczy przepusty, przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć, że będą jakieś tam straty, można powiedzieć, nie przepusty, właśnie w tym słoneczniku. No mówię, jestem tu pierwszy raz to kłoszę. Bizona na ścieku ganiałem pod sojeć, pod coś, no to jeszcze pół biedy było. No tutaj pod słonecznik to jest typowa uprawa, która naprawdę jeszcze na gospodarstwie jako taką nie była. Więc to trzeba się nauczyć tej uprawy, jak pani ustawić kombajn to wszystko. No ale jak najbardziej próbowałem tu ustawić w miarę możliwie jak najlepiej ten kombajn, żeby móc tutaj jak najmniej z tego towaru zebrać. To jest to. Więc nie ma co się oszukiwać. Jest nieźle. Tak na pierwszy raz. Słonecznik, wiadomo. Nie wiem, czy to będę pewnie raz, będę jechał zaraz sprzedać to wszystko. Po skoszeniu. Więc to nie tak źle. Będzie. Tak mi się znaleźć. Czekajcie, bo teraz czy ja mogę. No nie wiadę zbytnio sąsiadowi tutaj, a czy PGR bardziej. Z tym kombajnem, bo to jednak trochę bardziej. Ale też troszeczkę mi się chyba w tylnej linii ogólnie z wjazdem. Moje pole trzeba nie chyba podjechać do nich i dowiedzieć o co to kamam. Przecież ja nie podkupowałem te pola wtedy, bo przecież to było wymuszone przeze mnie przez osoby, które sprzedawały właśnie tu ziemię. Teraz żeby ktoś mi się to w tej linii okrył wszystko, tak? Chyba, że będą chcieli go paki odkupić. No to ma problemu, niech piłem tylko dwa kawałki. Mi to nie przeszkadza. Ale tak oczywiście miałem sensowne pieniążki. Tak to powiem. Będzie był ostatni. I będzie cudownie w tym temacie. No dużo nie będzie. No nie ma co się oszukiwać, które tu już rzutowało nie będzie. Nawet nie wiem, czy jest sens mi... Patrząc racjonalnie, nawet nie wiem, czy jest mi sens tutaj przeprowadzać John Deere'a w ogóle. Czy najlepiej mi wziąć tutaj i jechać po prostu do John Deere'a i to wysypać. No, nie wiem, no zobaczymy zaraz. Będziemy zaraz myśleć, na pewno tą część pola będzie można sobie komfortowo tutaj obkość tutaj do czwartek moim. Ale ogólnie co nie wspomniałem, co do czwartek można powiedzieć. W przyszłym roku dostanie pomocnika tutaj na gospodarstwo, no bo jednak ja dość dużo usług robię. Więc potrzebny mi jeszcze jest jeden kombajn tutaj ogólnie na gospodarstwo, tak zarówno na usługi. Trochę to dziwnie, ktoś powie powiedzieć, brzmi, dziwnie to brzmi, mieć takie gospodarstwo i jeszcze nie chodzi mi się usługi. Ale tak, robimy sobie jeszcze usługi tutaj na tym gospodarstwie. Są pieniążki, które bardzo mnie tu będą rozwalać. No bo jednak teraz na sezon kukurydzy powolutku się zaczyna, tego ja wszystko kaszam sobie jeszcze na dzień dobry u siebie na wszystko, żeby po prostu zdążyć miałem wszystko ogarnąć. No bo się okazało, że ludzie też będą chcieli słonecznik ogarnąć, co mnie to bardzo zdziwiło, że ludzie w ogóle tym roku słonecznikiem zasiewali, bo chyba nie było tak kukurydza. No może ta soja jeszcze tam gdzie niegdzie się trafiała, tam nie było na jakiejś nudzie kawałka, bo teraz ciekawości tam gdzie było. Ale soja jest oczywiście wykoszona niektórych oczywiście, bo tam było dużo 3 hektary swoje, nie się innego wyparza i 5 od drugiego. Ale patrząc na to, w słonecznikach mam teraz 15 hektarów, więc naprawdę jest troszeczkę przeskok, bo w tamtym roku jeszcze tego słonecznika w ogóle nie było. Dopiero zaczęli to siać, jak zobaczyli, że ja w tym roku zasiałem. Więc no jest dobrze. Na ogólnie powiedzę, już mam jeszcze terminy, ale teraz na początku teraz będziemy sobie się lecieć na słonecznik do skoszenia, no do gościa innego właśnie, bo to będzie dwóch gości, jeden będzie ma 7 hektarów, drugi ma 8 słonecznika właśnie na swoich gospodarkach. Najgorzej to jest kukurydza, bo kukurydza to jest bodajże 50 hektarów do skoszenia. Jeszcze mam 50 hektarów do skoszenia kukurydzy poza swoją, którą miałem. To jeszcze jako taką można powiedzieć, że to jeszcze brzmi, ale w tym momencie jeszcze co chwilę telefony przychodzą, że chcą mieć właśnie skoszone kukurydzy tam gdzieś jeszcze dalej.
innego powiedziałem, że jeszcze ten kombajn drugi powinien być na moim gospodarstwie. Z tego względu, że miał sobie jeszcze łatwiej robotę. Jezu. Łatwiej sobie robotę. Ani mógł sobie komfortowo robić, nie wiem, na tym gospodarstwie, no sobie na gospodarce, zarówno drugi kombajn mógłby sobie jechać na usługi, bądź odwrotnie. Nie jechać na usługi, a tutaj pracownik będzie sobie pracował, ogarniał robotę, znaczy znajomy będzie robotę, ogarniał, a drugi pracownik będzie sobie ogarniał na tym drugim gospodarstwie. I to rozumie to, o co chodzi. to ma wygląda, jak to wygląda. Ale przydałoby się, to naprawdę kombajn. Ogólnie nie powiem, szukam już kombajnu w tym momencie. Tego względu, że myślę, że w okresie zimowym kombajn jak najbardziej będzie tutaj chętnym, tak to powiem, żeby był zakupiony. Oczywiście, jeśli pieniążków będzie, no bo nie wiem, no, gdzieś mi się do 300 koła wydać. Czy mi się to uda? Tego nie wiem, wiadomo. Szybko teraz policzę sobie zarobek z usług i u siebie, ile roboty będzie, no to wiadomo, że można, no, ale niestety nie jestem tak typowo. Pozdrawiam oczywiście agrokuzynów, którzy Krzysia, który naprawdę na tych usługach też naprawdę, przynajmniej ja, patrząc okiem rolnika, no uważam, że naprawdę też fajne pieniążki tam zarabia. I daj Boże, ja chłopak zarabia z ojcem jak najwięcej pieniążków. Mają łeb na karku, więc to fajna jest sytuacja. I bardzo są pomocni. Ale chodzi mi bardziej o to, że właśnie też tak chcę mieć ogarnięte. Tylko że oni mają opasy. Ja mam tutaj krowy mleczne. Ale wiadomo, krowy mleczne mam na robocie udojowym. Tylko że mam 30 krów, mam na przewodówce. No wiadomo, znajomy z kobietą kobietą ogarnia, bo to właśnie mają płacone za to. Więc mi to tam, wiecie, ani mrozi, ani grzeje, ani mrozi, tam kupa ziemi, więc my tam, wiecie, nawet gdyby ta jedna obora, która jest, to nie by szła na opensy dla nich, bo i tak ta duża obora jest na cały resztę, a wiadomo, plony to są typowo na kupowanie pól i ewentualnych maszyn. Uważam nadwyżkę, no to wiadomo, kupuję maszyny z tego, co jeszcze zarobię z mleka. Taki to jest właśnie odchód. Wiadomo, jeszcze byki. To też na gospodarstwie dość na razie prężnie próbuję kupać, a że się zastanawiam, czy w ogóle jest sens. Mówimy, że to trzeba pisać tak abstrahując właśnie do tego moda coś tam animalsku, nie pamiętam jak się nazywa ten mod, to małe zwierzęta daje, że właśnie z tymi bykami to jest problem u mnie. Bo nie ukrywam, z tymi bykami to jest problem, bo jest 1500, on ma 9 miesięcy, on już powinien mieć półtora roku, jak się nie mylę. Tak trochę słabo to wygląda. No ale wiadomo, 30 sztuków. Na teraz chciałem sprzedać, mam 6-5 tysięcy na 300. Teoretycznie, wiadomo. To mi właśnie rozpierdala zawsze. Jak ktoś mówi, że ma o 7 tysięcy zabika, czyli tam 10 tysięcy zabika, pójdźmy to, nie? No fajnie, ale ty chyba woli sobie nie do tego byka teraz spierdolić pieniędzy, żeby ten, nie wiem, dychę 7 czy tam 8 tysięcy wciągnąć, tak? No bo jednak policzmy teraz ospę. Znaczy to gotową, to właśnie robioną przez siebie. Policzyć zaraz inne kieszonki w pierdoli, sianki, tam kukurydzy, czegokolwiek, to inne chowa. Ja chowa. To jest taki biznes. Fajnie, jeśli masz naprawdę zajebistą dużą skalę. Jeśli chowasz, nie wiem, sprzedajesz, chowasz, nie wiem, 30 byków i sprzedasz, nie wiem, co kwartał. Przypuśćmy te 7 byków. Tak przykładowo mówię. No to jeszcze jak cię mogę. Moć może, ale te 7 byków to też teoretycznie nie jest jakiś tam duży przykład, jeśli chowasz tylko same byki i nie masz miesięcznego obrotu. Czyli nie wiem, z mleka czy pensji, nawet takiej z, nie wiem, z pracy innej, niezwiązanej z gospodarką. Więc tak można to ująć. Dla mnie ja tak patrzę na swoim. Mam powiedzieć już prawie 30-letnim okiem na gospodarkę ogólną i tak i tak. Więc ja wiem jak sąsiad chciałem powiedzieć. Sąsiad no ma
albo szczęście, albo ma łeb na karku, to mi ciężko stwierdzić. Ale no ma jednak, nie wiem, co wspominam, no, piuta z klasa Aliona 630. Nie wiem, to koni ma 150, ale tam nie wnikam, ile chłopca. Teraz grabiakę Holanda, tam jeszcze coś pewnie innego kupił, bo tam miałem się, tam coś kupię coś. A to się chodzi o to. I on też tak samo, a to byki, 10 byków sprzedał. Za mleka, tam mleka też niewidetycznie dużo nie ma, ale tak. Znaczy, z mleka dużo nie ma. Tam chyba 800 czy 900 litrów dawał. Może teraz ma więcej, no teraz to też nie wnikam. Ale na tak, gotowych paszów nie kupuję, gotowych pasz, przepraszam, nie kupuję, wszystko ma ze swoich. Byki sprzedaję, coś tak z 15-20 byków kwadrowe rocznie, więc ten przychód ma już być naprawdę fajny. Z mleka, no tak hipotetycznie, ale to sam z ciekawości liczałem, licząc tam 2 złote za mleko. Tam nie, w zależności, tam nie chcę też wchodzić w portfel, ale tak dalej kwadrowo. 2 złote za litr, czyli macie 1600 za na miesiąc jakieś 24 tysiące ma rocznie? Nie rocznie, miesięcznie. Mieć mniej więcej tego litrażu, więc tutaj naprawdę tych pieniędzy po litrażu ma dość sporo. No więc wiecie, ja tam nie jestem taki, żeby tu ma być tam. Na kupie się zrobi? Nie, nie. Jak kupi to ma. Nie wiem. Mi tam kurwa ludzie sępili na to, że kurwa sobie kupiłem tego, czy kupiłem ciągnik, czy kupiłem kurwa maszynę, czy kupiłem, dostałem finansowanie. To mi kurwa sępili. Że kurwa młody kurwa 22 lata. No fakt. 22 lata, no. Ma. Miałem jak gospodarkę wziętą, już będzie. No 22, 23. Przepraszam. O, się jeb. Na 20 latach skończyłem robotę i przyszedłem na gospodarkę. Ogólnie. Skończyłem pracować i przyszedłem na gospodarkę. Więc na 23 lata to ojciec jeszcze zawczasu, patetycznie, chyba wziął ciągnik, ale go spłacam do tej pory. Nie szkoda. Do ciągnik spłacam, czyli ciągnik wziąłem. Można powiedzieć chyba patetycznie, bo przez ojca, ale jak go spłacam. Ciągnik przyszedł, to czy tak typowo wziąłem na siebie to hajbowa. Przewracaka, zgrabiakę. Później co kupiłem? Rotacyjnego siarkę 1,65 m, bo nie liczyłem, że tak będę miał, tak teraz patrząc, tyle roboty i będę miał tyle bydła, które rozwijałem. Ale to nie tak ogólnie dużo ująłem. Mniejsza z tym. Agregat. Nie, to myślę, że 18, ale to ziarkę kupiłem z oborą. Miałem 23 lata skończone, nie skończone, jeszcze nie miałem skończone 23 lat. Miałem 23 lata, 24 rocznikowo miałem. Kupiłem działkę z oborą, dość naprawdę dobre pieniądze. Na wiosnę jeszcze przed tym chwilę przyszedł agregat upałowo-siewny. Tego już teraz nie mam, bo sprzedałem. Na jesień przed pług. W międzyczasie przepasa, nówka. Więc wiecie, no każdego chuj strzelał, bo ludzie, nie wiem, nie wiem, przydajby na mnie patrząc na reakcję niektórych ludzi we wsi. Że kurwa ja tyle na to robię, ja się nie robiłem tego, tego i tamtego, kurwa, a taki. Ale kto go obronił, kurwa, kredyty brać, kurwa, zadłużać się, kurwa, na 100 000 złotych i no, zwijać to za młodu, a nie kurwa na starość, tak teraz to niektórzy robią. Więc, no takie to jest, proszę Państwa, żyćko. Dobra, są ja ciebie skoszony, ja szczerze, no nie. Nie, nie będę przedłużał, bo to jest dosyć ósmego odcinka. A teraz też właśnie większym bitrate, teraz edyruję, bo teraz 60 000, więc... Nie będę tak przedłużał, nie wiem, jak będę wychodziło odcinki. Więc dobra. Dzięki za oglądanie. Jeśli oczywiście mu się spodoba, to też rekomendacz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie. Cześć.